Dzień dobry Państwu ze studia WPS Production. Witają Państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński. Dzisiaj specjalna audycja podsumowująca w zasadzie naszą działalność. W pewnym sensie dlatego, że jak zauważyli administratorzy naszej strony wiernipolsce.wordpress.com stuknęło nam milion odwiedzin. Milion odwiedzin na naszej stronie w ciągu niespełna 4 lat funkcjonowania strony, bo przypomnę Państwu i przypomnę Darku Tobie, że to już 4 lata minęły nam, jak piszemy na stronie Wierni Polsce, która, i tutaj musimy podziękować panu Tadeuszowi Dylakowi, naszemu administratorowi, to właśnie jego determinacja spowodowała, że późnym latem, wczesną jesienią, tak można by powiedzieć, 2009 roku, kiedy byliśmy aktywni w ramach tak zwanego Komitetu Przeciwko Występowi Madonny w Polsce i publikowaliśmy na łamach portalu Propolonia i wskutek rozbieżności między właścicielem tego portalu a nami, jeżeli chodzi o publicystykę, najpierw ty, Darku, zostałeś, zdaje się, wykluczony z grona publicystów na Propolonii, potem ja wdałem się w polemikę z panem właścicielem Propolonii, w rezultacie czego pan Tadeusz Dylak powiedział, no dość panowie, musimy mieć własny portal i został założony najpierw 2 miesiące chyba było próby na, i zresztą istnieje ciągle na Wierni Polsce streamo.pl, ale od końca listopada 2009 roku został cała publicystyka przeniesiona na serwer amerykański i ukazuje się to jako wiernipolsce.wordpress.com. I teraz powinno być słychać wystrzał korka z butelki od szampana, tak? No ale może ten wystrzał pozostawmy jeszcze jakiś czas, tak w napięciu, bo będzie koniec roku, może też zrobimy to uroczyście, a poza tym zbliża się też znowu bardzo szybkimi krokami okrągła data, bo na początku następnego roku przypada 10 lat powołania Kongresu Polski Suwerennej i wtedy myślę, że będzie próba do takich większych podsumowań, bardziej przygotowanych, a także, no tu zdradzimy pewną tajemnicę, przygotowujemy wybór publicystyki, która się ukazała na łamach Wierni Polsce, a także będziemy zawiadamiać tych, którzy byli współtwórcami i uczestnikami Kongresu Polski Suwerennej, do tego, że Kongres nie umarł, inicjatywa Polski Suwerennej rozwija się. My ulegamy pewnej ewolucji, ale programowo pozostajemy niezmienni. To znaczy jesteśmy zdecydowanie przeciwnikami akcesji Polski do Unii Europejskiej, zdecydowanymi przeciwnikami hegemonii globalistycznej Stanów Zjednoczonych oraz kręgów finansjery żydowsko-anglosaskiej, no i zwolennikami porozumienia słowiańskiego Polski z naszymi bratnimi krajami na wschodzie, no i normalnych, równoprawnych, suwerennych warunków w Europie. To, że mamy milion wejść, okrągła, piękna liczba, to cieszy, ale cieszy jeszcze bardziej, że ostatnio zauważyliśmy systematyczny wzrost oglądalności. Przybywa nam ludzi, którzy się interesują problematyką narodową na naszej stronie. No i możemy sobie pochlebić, że czytają nas z 96 krajów na całym świecie. No tak, to jest rzeczywiście bardzo miła informacja. I robimy to przecież bardzo skromnymi środkami, a jednak widać, że jest zainteresowanie, jest potrzeba tego typu informacji, takiej publicystyki, która będzie trwała nadal. I być może powiększy się nawet grono publicystów. I od tego kierunku nigdy nie odstąpimy. Kierunek narodowy zostanie tym naszym jedynym słusznym kierunkiem istnienia naszego państwa. I taką publicystykę będziemy ciągle prezentować na naszej stronie. Może martwi mnie trochę tylko to, że nie wszystkie teksty cieszą się zainteresowaniem. To znaczy mam tutaj na myśli teksty o problematyce bardziej merytorycznej, ekonomiczne teksty. Takich tekstów no, być może są za trudne, być może są źle pisane. Chociaż staram się zawsze pisać możliwie jak najbardziej przystępnie i żeby tekst był prosty, jasny. No nie, no raczej powiedziałbym no zupełnie tak, nie kadząc sobie, że jesteś takim logicznym, bardzo zdyscyplinowanym publicystą. Trudno cię nie zrozumieć, no chyba, że ktoś nie chce cię zrozumieć. No ale zauważyłem właśnie, że teksty takie, które dotyczą tych spraw prostszych, takich no codziennych, my kontra ta mniejszość, która no
nam tutaj trzyma władzę w swoim ręku, bardziej są interesujące czytelników. No musimy też powiedzieć, że ten nasz portal nie istniałby też, gdyby nie grono przyjaciół, prawda? Są ci, którzy publikują, pozdrawiamy tutaj pana doktora Marka Głogorczowskiego, pana Andrzeja Schuberta, pana Romana Kafla, pana Stanisława Tymińskiego, pana Józefa Kameckiego, no i wielu niestety często anonimowych przyjaciół, ale też i przeciwników. No tych przeciwników też pozdrawiamy, bo zawsze dobrze się spierać, aczkolwiek niektórzy są bardzo uciążliwi, bo ciągle piszą na to samo kopyto. No jest kilku takich dyżurnych opiekunów naszego portalu, których zmieniają się w okresie tych 4 lat, ale są tacy, prawda? Którzy niewiele wnoszą, ale powtarzają pewne slogany, na różne sposoby próbują rozmywać publicystykę, czy gdzieś ją wekslować. Myślę, że pozyskujemy coraz więcej rzeczowych publicystów, czytelników, komentatorów. I to nas cieszy, jak także to, że zbudowaliśmy znowu własnymi siłami, skromnymi studio telewizyjno-radiowe, WPS Production, i tutaj okazja też do pozdrowienia pana Edwarda Maciejczyka w Chicago, który... Andrzeja Skorskiego. No, Andrzej Skorski, no to tu jest główna siła, że tak powiem, fachowa. Wielki ukłon dla pracy Andrzeja, dla jego poświęcenia. Studio WPS Production będzie się rozwijać, myślę, przybierze postać, miejmy nadzieję, jeszcze bardziej profesjonalną. Studio radiowe, które było pomysłem autorskim Andrzeja Skorskiego, to chyba był strzał w dziesiątkę, bo te krótkie komentarze radiowe zdobywają dużą popularność. Staramy się je przenosić na inne portale, tam też są czytane albo też zwalczane, ale siła zwalczania nas świadczy o naszej nie tylko atrakcyjności, ale o naszej pryncypialności. To nas cieszy. Tak, bo w stosunku do nas są właściwie 2 zarzuty kierowane. No, to, że jesteśmy mało bogobojni, odsuwamy się od kościoła, no i zbyt prorosyjscy. To jest straszna rzecz. A tymczasem, no, to nie jest tak, że my nie lubimy ludzi wierzących na przykład, czy nie lubimy kościoła, bo nie lubimy, a jesteśmy zakochani w Rosji, to wynika z zupełnie czegoś innego. To wynika z racjonalnych, politycznych przemyśleń. Realizmu, który niektórzy dostrzegają, i tutaj dziękujemy tym analitykom, komentatorom, publicystom, którzy widzą w nas próbę kontynuowania tego sposobu myślenia i działania politycznego, jaki przyświecał twórcom Ligi Narodowej, czyli tego źródła ruchu narodowego polskiego z XIX wieku, i ten właśnie taki niebogobojny punkt widzenia, ale narodowy, pryncypialny punkt widzenia, realistyczny, który dostrzega i wielkie zalety narodu polskiego, ale także niemałe wady, który dostrzega rzeczywistych przyjaciół i rzeczywistych nieprzyjaciół, a nie kieruje się sentymentem i romantyką polityczną, czy też romantyzmem politycznym. Staramy się być wyważonym, racjonalnym portalem, blisko nam do takich inicjatyw właśnie takich medialnych, jak na przykład Jednodniówka Narodowa Adama Śmiecha. Pozdrawiamy też bardzo wielu publicystów związanych z myślą narodową, z którymi nam po drodze, i myślę, że w oparciu o tych publicystów, o ten typ działacza politycznego zbudujemy ruch narodowy, na jaki czeka Polska. Tak, no i możemy jeszcze dodać, że gdybyśmy mieli więcej pieniędzy i mogli uruchomić naprawdę silne media, załóżmy telewizja, to jest najlepsze medium, bo najlepszy efekt przekazu się uzyskuje, najlepsze dotarcie do świadomości społeczeństwa, no to właściwie w ciągu pół roku moglibyśmy stworzyć silną przeciwwagę dla tych żydowskich powszechnych mediów w Polsce. I ten system nie miałby właściwie żadnych argumentów dla społeczeństwa. Żadnych. Czyli, żeby nie zanudzać państwa, a zachęcając do naszych audycji, do odwiedzania naszego portalu i słuchania naszych audycji radiowych i oglądania naszych reportaży filmowych, liczymy, że najbliższe 1 000 000 zrealizujemy w ciągu najbliższych 2 lat, a nie 4. Także, a może roku? A może roku. Także ze studia WPS Production mówili do państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński.